Słuchajcie, dzisiaj będzie wiatrakowo. Kupiłem na Allegro wiatraczek Noctuły. Wyobraźcie sobie za jaką kwotę, za 10 zł. Ale jest w tym mały haczyk. Jaki haczyk? Zaraz Wam pokażę. Przetestujemy sobie w ogóle tutaj przy okazji tego kupionego, uszkodzonego Noctuły zadychę. Taki wiatrak, który dostałem z tą drukarką. Żeby Wam bardziej pokazać o co chodzi, to tutaj jest 24-woltowy wiatraczek takiej firmy. W zasadzie to jest taka turbina, jak mamy na przykład w niektórych kolbach na gorące powietrze. No i słuchajcie, zanim to wszystko zrobimy, zanim Wam pokażę aukcję, powiem coś więcej o tym kupionym wiatraku za 10 zł, to zrobimy sobie takiego małego off-topa. Kupiłem dwie zdrabki, szczęśliwe linie. Może mi się coś uda wygrać. Zaraz zobaczymy. Już nie pamiętam, jak to się robiło. Słuchajcie, tak o, wygrana. Szczęśliwe linie. Odkryj pole, twoje symbole i każdy z 22 symboli zdrab w liniach z przypisaną wygraną. Czyli jak to było? Tutaj się zdrapywało? Jabłko. Kurde, nie pamiętam, jak ja to robiłem. No nieważne, dobra, spróbujemy to zdrapać. Tylko coś sobie wezmę odpowiedniego. Jabłko. A raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa. Na. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, cztery, na pięć, na szesna, siedem, osiem, na dziewięć, na dwa, dwa, jeden, dwa, dwa. Odkryj pole, twoje symbole. Okej, okay, dobra. I każdy z 22 symboli zdrab w liniach z przypisaną wygraną. No dobra, kumam, dobra. Lecimy. Zaczynamy od tego. Ale to jest troszeczkę do dupy. Gdzieś tu może coś będę miał lepszego. Rurką plastikową. Nie, paznokciem. O, widzicie, paznokcie to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może być pod słońcem. Słuchajcie, tu mamy księżyc. No i gdzie mamy księżyc? Szukamy księżyca. Tęcza. Nie ma księżyca. Słuchajcie, nie ma księżyca, ja to powiększę trochę. O, teraz będzie troszeczkę lepiej wyglądało. Tu mam księżyc. Niestety księżyca nie mam. Czyli lecimy z następną. I tu mamy, słuchajcie, śliwka. Wiem, co już wezmę do zdrapywania. Takie fajne urządzenie, które się zwie pęsetą. Śliwka. Jest śliwka. Sobie śliweczkę odsłonimy. Kurczę, ta penseta to jest po prostu mistrzostwo świata. Szukamy dalej śliwki. Jest następna śliweczka. Pomarańcza, śliwka następna. Czyli tutaj już mamy trzy śliweczki. Dobra, lecimy z dalszą zabawą. I tu co my mamy? Jabłko. Słuchajcie, jabłko. Szukamy jabłka. Jest jabłko. Lecimy dalej. Tu nie mamy pomarańcza. I nie ma jabłka już. Dobra. Czasami jest tak, że się przegapi. Dopiero na samym końcu się odkrywa. Tu już widzę, że mam klucz. Słuchajcie, klucz. Szukamy klucza. Jest klucz. Następny klucz. Wow. Key to your heart. Albo Keeper of the Seven Keys. Ktoś zna Halloweena? Słuchajcie, mamy raz, dwa, trzy klucze. Uhuhuhu. No to lecimy dalej z tą zrapeczką. I co my tu mamy?
Biedronka. Dobrze, że nie Lidla. Dobra. Biedronka. Jest Biedrona. Biedroneczka. Patrzę się, czy jeszcze gdzieś nie ma, bo to, mówię, łatwo jest przeoczyć. I tu mamy co? Ananas. Słuchajcie, szukamy ananasa. Tu nie ma. Tutaj też nie ma. Tutaj też nie ma. I tutaj nie ma ananasia. No nie ma. Dobra. Lecimy z następną. Garnek. Dobra, widzę, że tu jest garnek. Szukamy garnka. Tu nie ma. Tu nie ma. W ogóle nie ma garnka. Nie, jest tu. Widzicie? Już prawie przeoczyłem. Garnek. Jeszcze raz sprawdzę. Dobra, lecimy dalej. Cytrynka. Czy ktoś kiedyś wyciskał cytrynkę? Jest cytrynka. Jest cytrynka. Jeszcze raz się upewnię, czy nie ma więcej tej cytrynki. Nie, nie ma. Dobra, to lecimy dalej. I tu mamy kwiatek. Słuchajcie, szukamy kwiatka. Jest jeden. Jeden kwiatek. Drugi kwiatek. Drugi kwiatek. I dalej już nie ma. Co my tu mamy? Kraba. Jest krab. Słuchajcie, jest krabik. Jest krabik. Szukamy dalej krabika. Następny krabik. I lecimy dalej. Nie ma już. Dwa krabiki były. Truskawka. Szukamy truskaweczki. Jest truskawka. Okej. Lecimy dalej. Nie ma, nie ma, nie ma. No i truskawki już więcej nie ma. Czyli lecimy dalej. Tu mamy trefla. Już widzę. Trefl. Słabo to widać w ogóle. Może troszeczkę przesadziłem z tą z tym powiększeniem, albo no tak trochę będzie lepiej. Dobra, szukamy trefla. Jest trefl. Jeden. Tu nie ma. I tu już też nie ma. Dobra, lecimy dalej. Pomarańcza. Szukamy pomarańczy. Tu nie ma. Tu nie ma. Pomarańcza jest tutaj. Pomarańcza jest tutaj. No i więcej pomarańczy już nie widzę. Także lecimy z następnym polem. Wiśnie. Słuchajcie, wiśnie szukamy. Są wiśnie. Tutaj. Są wiśnie. Tu są wiśnie. I lecimy dalej, 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 dalej. Nie ma. Tu są wiśnie. I lecimy dalej. I nie ma już wiśni. Lecimy z następną. Już widzę, że jest gwiazda. Gwiazdeczka. Szukamy gwiazdy. Tu nie ma. Tu nie ma gwiazdy. Tutaj nie ma gwiazdy. I tutaj też nie ma gwiazdy. To lecimy z następną. Słuchajcie. Tu mamy podkowa. Podkowa. Szukamy podkowy. Nie ma. Jest. Jest podkowa. Lecimy dalej. Podkowa druga. Ok, lecimy dalej. Tu nie ma. Tu nie ma i tu nie ma. Dobra. Zostało nam 6 pól.
teraz co będzie? Kości. Szukamy kości. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma i tu też nie ma. Co my tu mamy? Banan. Banana. Banana. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tęcza, banan. Jest na samym dole. Jeden bananik. Lecimy dalej. Słuchajcie, mamy co? Serce. Follow to your heart. Dobra, serce tu nie ma, tu nie ma. Serce jest tutaj, jedno. Serce jest tu. Okej. No i więcej serca już nie ma. Dobra, lecimy z następnym znakiem. Widzę, że już jest korona. Widzę. Szukamy korony. Jest korona na samej górze. Korona tutaj. No i więcej korony już nie ma. Zostały nam dwa pola. Co tu mamy? Arbuza. Lecimy z arbuzem. Nie ma, nie ma, nie ma. Jest arbuz. Lecimy dalej. Tutaj, tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jest arbuz. I teraz zobaczcie. Tutaj mam, brakuje mi tęczy, pika, dzwona, złota, dzwon, tęcza, sawka, złoto. Ciekawe, co tu będzie. Sporo takich. Winogron, którego nie ma. No, niestety, nic nie wygrałem. Winogron, jeszcze raz sprawdzę, upewnię się. Nie ma. W tej zdrabce nic nie wygrałem. Słuchajcie, tutaj nic nie wygrałem, chociaż było fajnie, ciekawie. Lecimy z następną. Ja już wam zaoszczędzę tutaj w ogóle czasu. Zrobię tak po prostu, że jak coś będę miał wygrane, to będziemy tylko zdrapywali sobie pole wygraną. A ja sobie już teraz pozdrapuję tutaj te rzeczy i zobaczę, co tu będzie. Słuchajcie, no niestety nic nie wygrałem. Dobra. To tyle zabawy. Słuchajcie, przechodzimy do tego wiatraka. Przepraszam. Więc zrobimy coś takiego. Najpierw wam pokażę aukcję. Słuchajcie, aukcja na Allegro za 9,99 zł. Uszkodzony wentylator Noctua NFA 4x10 FLX 5V 40x40. Tu są oczywiście foty tego wiatraczka. Widać, że chyba ma takie podkładki gumowe, czy coś w tym stylu. No i zobaczmy sobie, co na nim tu pisze. DC 5V. O kurde. Ten to już w ogóle będzie. Cichutki. No szkoda, że 5V, a nie 12. I tutaj jaki jest opis? Uszkodzony wentylator, uszkodzenie nie kręci się, brak wtyczki, brak jednej gumki antywibracyjnej. Sprzedaje dokładnie to, co jest na zdjęciach, w takim stanie, jak widoczne jest na zdjęciach. Słuchajcie, pytałem się, tu jakiś komentarz jest. Użyłem go do drukarki 3D Ender 3, jest dużo cichszy od fabrycznego. Różnica jest zauważalna, jednak zauważyłem też, że nadmuch delikatnie słabiej od fabrycznego. Na razie nie sprawia to problemów. Mamy piękną. Słuchajcie, piękny komentarz. Ktoś tu założył do Endera. Ale jestem zaskoczony. Ja nawet tego komentarza nie widziałem, powiem wam szczerze. Zobaczcie. Czy to jest na tą, na płytę główną? Zobaczymy. No ale na pewno musiał użyć jakiejś przetworniczki. To jest na 5V ten wiatraczek. Słuchajcie, ja się zapytałem, skąd ten wiatraczek jest, dlaczego został uszkodzony. Dostałem odpowiedź, że w jakimś switchu go
wyciągnął i nie działał. Coś w tym stylu, taka odpowiedź. Także zobaczymy sobie teraz, jak on wygląda. Znaczy więcej nic nie ma tutaj. Thank you very much. Dobra, słuchajcie, żeby tego nie niszczyć, to tak ładnie wygląda. Mógłbym tutaj użyć, zaraz coś wam pokażę, co zrobię, jak to odkleję, że nic nie będzie widać. Słuchajcie, hot air, temperatura 100 stopni. Zabawimy się w detektywa. Dobra, spróbuję delikatnie tutaj to podważyć. Kurde, gdzie ja tą pensetę dałem? Tam jest. Albo nie, 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 nie. Jest. Jak już tyle poszło, już teraz to będzie łatwizna. Podgrzeję, żeby ten klej się troszeczkę zrobił miększy. Dobra, tu już mamy. I voilà! Zrobione. Nie uszkodziłem nawet opakowania. Co ja tu dostałem? What the fuck? Aha. Harley? Harley? Zobaczmy sobie, co to w ogóle jest. No na pewno jakieś naklejki. VP Racing Fuels. No i ta? Nie, to jest Volkswagen, kurde. Jezu, teraz się dopiero tak kapłę. To jest Volkswagenik, ten garbusik taki. Jejku, jakie to autko kiedyś było popularne. Jeszcze coś. Ja pierdzielę, słuchajcie, następna naklejka. To typowo wakacyjnie, drineczek. Dobre, dobre, ale my chcemy wiatraczek. Słuchajcie, jest, ale maleństwo. Już więcej nic nie ma. Jakie oni ściupeńki, malutki. Zobaczmy sobie, o co tu chodzi. Tym wszystkim. Słuchajcie, zobaczcie. Noctua. Są te gumki tutaj. Tutaj jednej brakuje. Spodem. Ale maleństwo. No i zobaczcie. DC 5V, 0,5 Ampera, WW Noctua. No i co? Sprawdzimy sobie go pod zasilaczem. Słuchajcie, ja wezmę, może jakoś tak ustawię, żebyście widzieli w ogóle też chociaż co tutaj się dzieje. Ustawię 5 V. Słuchajcie, 5 V równiutkie. Ile on tutaj pobierał? 0,5. Patrzcie, ile on pobiera. 0,05 Ampera. Czyli ja ustawię mu
tutaj na 100 mA, tyle wystarczy. No i sprawdźmy, co się będzie działo, jeżeli ja sobie podłączę tutaj do plusa i minusa zasilanie 5 V. Zobaczymy, czy on ruszy. Włączam zasilacz. Zasilacz włączony, 5 V. Biorę sobie minusika. No i faktycznie nie działa. Uszkodzony. Zero reakcji na zasilanie. I teraz pytanie, co tutaj się, gdzie mu uszkodziło? Czy gdzieś, kurde... Poczekajcie, bo mi spadła na podłogę ten nożyk, abym to odkleił, tą naklejeczkę. Dobra, słuchajcie, odkleimy sobie tą naklejkę. Zobaczymy, co go tutaj boli. Czy coś będzie widać pod spodem. Nie chciałbym tego za bardzo jakoś uszkodzić. To jest tutaj naklej tak trzymane. To nawet jest chyba jakaś taka... Pewnie będzie miało jakieś tam zabezpieczenie. Jest. Kurde, cały układ tutaj jest, słuchajcie. Cały układ. Zobaczcie. Cała elektronika. Tu jakaś dioda. Kurde. Ten wiatrak jest normalnie skomplikowany. Zaraz sobie coś jeszcze sprawdzimy. Tylko ja tutaj sobie te kabelki wezmę, powyciągam. Tak, żeby dostać się tam do środka. No i co zauważyliście? Że są trzy przewody. Jeden jest do PWM-a, kontroli. Dobra, teraz ja bym chciał go kochaniutkiego wyciągnąć. Nie chciałbym tego skopać. Czy tutaj da rady go jakoś wyciągnąć? Bez uszkadzania. Wiecie, o co chodzi. Zastanawiam się teraz, jaka jest różnica pomiędzy takim wiatraczkiem, że one są takie cichutkie, czy jest jakaś konstrukcja łopatek specyficznie opatentowana, bo widać, że tutaj ma na łopatkach takie jakby trzy kreski. Może to jakoś wpływa na generowanie tego hałasu. Czy kluczem do sukcesu jest po prostu tutaj te całe jakby w środku łożyska, na których on się kręci. Czy elektronika też ma na niego tutaj, co ma w środku zaimplementowaną, wpływa na to? No ciężko mi jest tak powiedzieć, powiem wam szczerze, ale ja postaram się go jakoś, kurde, wyciągnąć. Tak, tutaj ma na pewno... Słuchajcie, postaram się go, kurde, ciągnąć. Ale nie chcę go uszkodzić. Dlatego wolałbym... tą płytkę jakoś wyciągnąć. Nie wiem, czy ona jest sklejona, czy cholera wie co. W każdym bądź razie nie da się tak łatwo go wyciągnąć, jakby się zdawało, że pyk i już jest wyciągnięty. Nie taki, kurde, łatwy jest skubaniec. No jeszcze raz spróbuję tutaj zapodać mu napięcie. Zobaczymy, co się stanie. Nic, zero.
Po prostu zero reakcji. Czyli ma gdzieś uszkodzony tutaj prawdopodobnie jakiś układzik. Tu widać mu diodę. W środku można szybko tą diodę tak sprawdzić, czy ona jest sprawna, czy nie jest sprawna. Zaraz się przekonamy. Nie, dioda jest ok. Spadek napięcia jest 217 mV. Wydaje mi się, że dioda jest w porządku. To nie jest kwestia diody. Właśnie, co mu się tu stało? Co mi wam pokaże? Oh fuck! Patrzcie się na to, zrobiłem takie obejście problemu. Minus. Teraz obserwujcie, co się z nim będzie działo. Chodzi. Chodzi. To zrobimy modyfikację. Po prostu obejdziemy tą całą elektronikę. Pizdziec. Już mi się nie będzie chciało go rozwalać, tak żeby on po prostu cały czas chodził elegancko. Ja sobie go wezmę pod mikroskop. Wlutuje się po prostu tutaj kabelkiem w diodę. Słuchajcie, w diodę, przez którą będzie przechodziło to napięcie. Gdzieś ma tutaj jakiś problem. Nie będę już wnikał, gdzie chodzi. Po podaniu 5 V, tak jak jest w specyfikacji na naklejce. Zobaczcie. Pomniejszę zaraz ekran. Mniejszy ekran, żebyście zobaczyli, ile on faktycznie pobiera tego prądu. Tak jak jest na tej naklejce. Dokładnie tyle samo. 0,05 ampera. Czyli 50 końcówka. Cichutki jest. Jest tak cichy. Jejku, jak tak będzie chodził główny zasilacz od płyty głównej, to jest coś pięknego. Ja chyba tak zrobię. Tak jak oni pisali, że nie ma tam jakiegoś wpływu, bo montować go na hotenda, to nie będę go montował. Nie będę go montował z tego względu, że prawdopodobnie będzie miał za małą wydajność, ale do płyty głównej, żeby wyciągał ciepło, nada się w 100%. Teraz co muszę zrobić? Nie wiem, jak wygląda ta płyta główna. Jeszcze nigdy tam nie zaglądałem do środka, w fenderze. Będę musiał sobie gdzieś poszukać w internecie specyfikacje, jakie tam są piny. Słuchajcie, tu jeszcze przykleję mu z powrotem tą blaszaną, aluminiową w zasadzie, naklejkę, żeby nie było. Aha, głupi jestem. Czyli jeszcze muszę przylutować się tutaj. Przylutować się i wypuścić kabelek stąd, gdzieś tutaj. Najlepiej jakbym, kurde, czerwonego odlutował, tylko tu nie ma się jak dostać i tego wymontować. I teraz jest pytanie. Szkoda, że tego nie można wyciągnąć jakoś łatwo. No naprawdę, nie chcę go, kurde, zniszczyć. Bo działa, a się przyda na 100%. Jeszcze wam pokażę, jakie tutaj są oznaczenia na tej obudowie. Co tutaj pisze? 8122 6DF 1F3, chyba B, czy jakoś tak. Słuchajcie, ja sobie go wezmę pod mikroskop. Poświęcę się. Przy okazji wam jeszcze pokażę, jak zachowuje się 24-woltowy wiatraczek. Ten, ta turbina. Odpiąłem już, odpiąłem. Chwilę. Jeszcze wam pokażę, jak działa na 24 V ta turbinka. Wcale nie jest głośna.
powiem wam szczerze. Nawet jej zamontowanie do takiej płyty głównej byłoby spoko rozwiązaniem. Tutaj sobie ustawię troszeczkę więcej, 300 mA. Mam 24 V. 24 V, ok. I teraz patrzcie, jak się zachowa ta turbinka. Naprawdę jest cichutka. Powiem wam szczerze, że różnica jest spora pomiędzy tymi wiatrakami, co są Fenderze. I teraz zobaczcie, ona jakiś generowała hałas. Gdybym sobie zmienił zasilanie na 12 V tej turbinki i na przykład włożył ją do obudowy tam, gdzie jest ta płyta, nie od zasilacza, tylko od Endera, normalna ta płyta, hałas spada jeszcze mniej. To już jest coś pięknego. Taki hałas, jak generuje ta turbinka, to jest po prostu mega. Coś pięknego. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam. Robię pauzę. Zamontuję tutaj mikroskop i postaram się coś tutaj podziałać. Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod mikroskopem. Ja wam pokażę mniej więcej tutaj, jak to wygląda. Widzicie, to jest ta dioda. Ja się wpiąłem plusem tutaj do tej katody, tej diody. No i zasilanie już poszło na wentylatorek. Tutaj widzimy, mamy jakiś układ oznaczony 6D6967H, coś tam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć nóżek ma. Popatrzcie, taki byle jaki wiatraczek, maluteńki, a ma jakieś tam, kurde, elemenciki, nie? Do sterowania pewnie tym PWM-em, tym sygnałem tutaj, co idzie na tą żółtą nóżkę. No i co, ja muszę się tutaj wlutować. Zrobię tak, że utnę sobie ten czerwony tutaj przewód, wlutuję go tutaj, przeprowadzę go tutaj pod spodem, tak żeby on mi wychodził tutaj, wyprowadzę go za ten i tyle. I wiatraczek sprawny na 5 V. Bez elektroniki, czyli już nie będzie nim można po prostu sterować szybkością obrotów. Nie tutaj o to chodzi. On ma być cichy i chodzić na maksa. Na 5 V musi chodzić na maksa, jeżeli mam go wbudować w tą obudowę tam od płyty głównej, od Endera, no to niestety musi chodzić na maksa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak coś się stanie, to najwyżej będę kupywał nową płytę główną do Endera. A jak już będę miał kupować nową, to już kupię całkowicie co innego. Może was zaskoczę, może coś pokombinuję, ale ten wiatraczek musi wskoczyć tam, bo ja chcę mieć po prostu ciszę. Dobra, biorę lutownicę i spróbuję go wlutować. Dobra, słuchajcie, może to będzie jakoś widać. Jak będę tutaj cynował ten przewód, sobie wezmę, oczyszczę grot najpierw. Wezmę cieniutkiej cyny. Bo tylko taka tutaj wchodzi w grę. Dobra. No i lecimy z cynowaniem tego drucika. Okej, puszczaj. Pięknie poszło. Jest pocynowany. Z drugiej strony też go sobie pocynuję. Tylko zawsze tą końcówkę, słuchajcie, daję do topnika. Maczam. Dobra. Niech będzie tak. I teraz znowu sobie pocynujemy. Dobra, końcówka pocynowana.
Z dwóch stron mam pocenowane. To jest prosta część wykonania tego wszystkiego, a powiem wam, że teraz będzie najtrudniejsza. Czyli tutaj muszę się wlutować. Zastanawiam się, jak to zrobić. No, nie będzie to takie proste, jak sądziłem. Słuchajcie, tutaj muszę włożyć ten kabelek, żeby on mi tam... Ja pierdziele, gdzie jest ta penseta? Czy ja to jakoś przeciągnę? To jest hardcore. To jest hardcore naprawdę. Będzie ciężko. Będzie ciężko, ale nic nie jest nie do wykonania. Jest, mam cię, mam cię. Słuchajcie, teraz muszę na tyle podciągnąć. Jeszcze go włożyć. Ale akcja. Nie sądziłem, że kiedyś będę coś takiego robił z wiatraczkiem. Nie chcę tutaj spierdzielić tego kabelka. O, 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 o! Jest. Teraz nie mogę tutaj zrobić żadnej zwary, nie? Próbuję go jeszcze przyciągnąć. Dobra, więcej już tutaj nic nie zrobię. Teraz muszę go zagiąć. Słuchajcie, akcja. Jak kurde w klasie premium kategorii B. Dobra, jest. I teraz muszę... Za długie to jest. To jest za długie. Muszę obciąć troszeczkę. Dobra. I teraz tą końcówkę ja chcę przylutować tutaj ładnie. Chcę, żeby ona pięknie o tak o się tutaj przylutowała. Jezu, o to mi chodzi. To będzie perfekcyjnie. To będzie perfekt. Niestety, do tego celu zmieniam grot. Ten będzie za duży, także muszę zmienić grot. Dajcie mi chwileczkę. Dobra, słuchajcie, grot zmieniony. Zanim to przylutuję, to wam pokażę, co jeszcze robię. Ja sobie tutaj dam troszeczkę pasty lutowniczej. Jest, super. Żeby mi się to pięknie zlutowało, oczyszczę sobie grot. No i spróbuję to przylutować. Oczywiście używam mega cienkiej cyny. I teraz nie mogą mi się ręce trząść. Świetny grot, który dostałem. Słuchajcie, jeszcze postaram się tutaj delikatnie to docisnąć. Ej, genialny ten grot jest. Genialny ten grot jest. Ja pierdziele, świetny. Nie będę go męczył taką temperaturą, 360 stopni. Ustawię sobie mniejszą, wyczyszczę go. Bardzo fajny grocik. Pięknie przekazał tą temperaturę na ten kabelek.
Nie ma nigdzie zwarcia, nie ma. Słuchajcie, co mi pozostaje? Pozostaje mi tylko jeszcze, wiecie co? Zabezpieczę to. Dam naprawdę bardzo mało lakieru PVB, tak żeby nigdzie tam nie wleciał do środka, a tylko spłynął tutaj na te lutowanie. Może być. Słuchajcie, wiatrak zrobiony. Wiatrak zrobiony na 5 V, kupiony za 10 zł Noctua. Myślę, że opłacało się. Przy tym był niezły fan z naprawy. Nie sądziłem, że się tak sytuacja rozkręci. No i co? Sprawdzimy sobie go teraz, czy on będzie działał. Także ja robię pauzę, usunę sobie mikroskop i lecimy pod kamerką już z telefonu. No to dobra, końcówka. Przyszedł teraz test na sprawdzenie, czy on działa. Ale zanim to zrobię, to jeszcze ładnie to przykleję. Wykorzystam do tego klej. Klej, ale tym razem przezroczysty wezmę. Czyli B7000, słuchajcie. B7000, tutaj jest inaczej, już to zrobione jest wkręcana, nie wsuwana. Posmaruję sobie delikatnie tym klejem. Ojejku, to już wystarczy. To się już przyklei. Teraz delikatnie wsuwam tą szparkę. Widzicie, tu jest wersja, że się ją zakręca. Ona mocniej trzyma. No i co? I przykleimy sobie dekielek, żeby to wszystko ładnie było. Pięknie się przykleił. Praktycznie jak fabryka. No i test. Final test. Czarny. 5 V ustawione i czerwone. Dlaczego nie działa? Why? Jeszcze raz szybko. Czy ja się dobrze wlutowałem? No nie może być czarny. Czyżby kabel był uszkodzony? Ja pierdziele. Znaleźliśmy przyczynę. Kabel jest uszkodzony. Nie mogę w to uwierzyć. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Tutaj się kręci. Biorę miernik, żeby wam to uzmysłowić, gdzie popełniłem błąd. Patrzcie, nie piszczy. Kabel jest gdzieś przerwany, ten czerwony. Dobra, słuchajcie, ja zakończę ten filmik. To już będzie wiadomo, ja sobie go już zrobię poza kadrem. Wyrzucam ten czerwony kabel. Znowu będę musiał go odlutować, wyciągnąć i znaleźć jakiś, który będzie sprawny. Ten gdzieś jest tutaj przerwany. Cała przyczyna na samym końcu dopiero została wyjaśniona. Dlaczego ten wiatraczek był tak naprawdę uszkodzony? Możecie się śmiać. Pozdro, trzymajcie się.